Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie głośniczka Bluetooth. Jest to głośniczek firmy Luxa 2, która jest częścią Thermaltake'a. Głośniczek nazywa się Groovy. Za taki stylowy głośnik Bluetooth musimy zapłacić jakieś 350 zł, to jest cena średnia. Natomiast najtaniej widziałem go po 280 zł. Jest to system 2.1 z subwooferem. Możecie rzucić okiem na opakowanie, dowiedzieć się czegoś więcej. Łączność Bluetooth. Doskonała jakość dźwięku. Ponownie doskonały dźwięk oraz aluminiowa obudowa. Nie żaden plastik, moi drodzy. W zestawie dwie skórzane rękojeździe do przenoszenia trzymania głośniczka. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Po boku mamy panel sterowania, cały zestaw przycisków, do czego one służą. Także ten głośniczek ma mikrofon, czyli możemy nim odbierać połączenia telefoniczne i rozmawiać przy jego pomocy. Mamy także wejście AUX zewnętrzne, gdzie możemy bezpośrednio podpiąć jakąś MP3, telefon i słuchać muzyki bezpośrednio z niej. Zawartość zestawu, głośniczek, woreczek, kabelek AUX, instrukcja, kabelek do ładowania oraz dwa te skórzane uchwyty. Tutaj mamy jeszcze parametry. Głośniczek działa w standardzie Bluetooth 2.1, zasięg do 10 metrów, wbudowana bateria 1800 mAh. Zobaczymy w testach, na ile wystarcza. Czas ładowania 3,5 godziny, natomiast maksymalny czas grania, jaki podaje producent, to jakieś 3-3,5 godziny. Troszeczkę mało jak na taki czas ładowania, ale zobaczymy, może w praktyce uda się troszeczkę więcej wycisnąć tego głośniczka. Wyjściowa moc 2,5 W razy 2. Zakres częstotliwości od 100 Hz do 20 000 Hz. Wymiary głośniczka i waga 328 g. To by było na tyle, jeśli chodzi o opakowanie. Z tyłu mam jeszcze obrazek, jak to się wszystko łączy ze sobą. No i cóż, jesteście ciekawi, jak Groovy wygląda? Bo ja bardzo. Dlatego otwórzmy sobie teraz ten kartonik. I tutaj na początek już coś nas zaatakowało. Jest to Quick Start Guide, czyli taka podstawowa instrukcja obsługi, mówiąca nam w wielkim skrócie, jak zacząć zabawę z tym głośniczkiem. Zawartość zestawu, podłączenie do komputera, funkcje przycisków i, moi drodzy, oto sam głośniczek Groovy. Ale to jeszcze za chwilkę. Zobaczmy, co tam jeszcze się znajduje. No i cóż, faktycznie mamy okablowanie, kabelek do naładowania głośniczka, czyli taki standard. Tutaj pełne USB, a tutaj mikro USB, czyli możemy w sumie użyć każdego kabla od smartfona, jaki mamy w domu, jeśli na przykład ten nam się zgubi albo nie mamy go przy sobie. No i zwykły kabelek też AUX, czyli mini jack. Też taki kabelek dowolny możemy sobie użyć do tego głośnika. Jeżeli nie mamy pod ręką, możemy pożyczyć od kogoś i używać. A więc kabelki bardzo uniwersalne. Drugi skórzany uchwyt, tym razem czarny. No cóż, mi się wydaje, że ten taki z kremowej skóry dużo fajniej wygląda. Natomiast, moi drodzy, do tego wszystkiego mamy jeszcze fajną skórzaną torbę Luxa 2, aby sobie ten głośniczek bezpiecznie przenieść czy przewieźć ze sobą w teren. Natomiast sam głośnik, moi drodzy, jest bardzo fajny. Jest troszeczkę mniejszy niż mi się wydawało, tak sądząc po zdjęciach. Natomiast wygląda bardzo, bardzo fajnie. Robi wrażenie solidnego. Zobaczcie, mam tutaj wysokiej jakości siatkę. Logo producenta, aluminiową, bardzo ładną podstawę, stópki antypoślizgowe, no, które fajnie działają faktycznie. Z tyłu, moi drodzy, cały korpus, cała obudowa też jest z aluminium, czyli dokładnie tak jak chociażby w głośniczku Bose Sounding Mini, który kosztuje ponad 1000 zł, a tu mamy cacko za jedyne 300. No zobaczymy też, jak będzie z jakością dźwięku, natomiast mamy dwa głośniki pełnozakresowe i subwoofer, więc też jest fajnie. No i widzicie, cały panel w sumie znajduje się tutaj na górze. Jest ta rękojeść, jest wejście do ładowania, jest wejście AUX na mini jacka i przyciski kontrolne. Power, ciszej, głośniej, play pauza, odbieranie rozmowy telefonicznej i tutaj mamy mikrofon. No dobrze, nie ma tutaj chyba za dużo co opowiadać o tym głośniku. Jak widzicie, wygląda super, jest naprawdę fajny. Jeśli chodzi o cenę, to jest taka średnia w przypadku głośników Bluetooth, ponieważ one się zaczynają praktycznie od 100, kilkudziesięciu złotych, kończą się na 1000, kilkuset, nawet na 2000 złotych, i pewnie by się znalazło kilka droższych. Tak więc cena taka średnia półka, jeśli chodzi o głośniczki Bluetooth. Wygląd fajny, a w następnym filmie, czyli w recenzji,
posłuchajcie sobie, jak ten głośniczek gra i może zrobimy też osobny filmik porównujący jakość dźwięku z innym głośnikiem Bluetooth, tak żebyście mieli porównanie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za obejrzenie tego rozpakowania. Zapraszam także na inne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!